Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem nie z bunkra Złomiarza, choć jeszcze w bunkrze, a w kolejnym odcinku, tym razem z pchlego targu. Tak, dzisiaj jest ten dzień, na który ja długo, mocno, bardzo wyczekiwałem. Ci co widzieli, mam pełen bagażnik zapakowany, jakby to powiedzieć, towaru złomowego pod sam sufit. Czy coś się uda sprzedać? Nie wiem. Jeżeli chociaż sprzedam 1 kg, wyzbędę się jednej, może dwóch rzeczy czy trzech, będę bardzo zadowolony. Także myślę, że to tyle w tym temacie. Postaram się, chociaż nie wiem po co ja to mówię, jeżeli zobaczycie, to zobaczycie jakieś tam może ujęcia już tam na miejscu, jeżeli nie, to z pewnością jakiś tam krótki, chociaż szorcik, jakiś raporcik z tego, co się dzieje, co się wydarzyło, z pewnością coś takiego zrobię. A tymczasem co? 6 godzina, ja spadam. spadam, stąd jadę. No i tak, ja już jestem po pchlim targu. Czy jestem zadowolony, bo będzie kilka takich pytań, zadaję sobie, czy jestem zadowolony, czy się opłacało, czy warto było, czy chciało mi się. Odpowiem na wszystkie pytania. Było warto. Puste skrzynki, puste kartony świadczą o tym, że było nie najgorzej. Czy mi się chciało? Bardzo mi się chciało. A czy się opłacało? Już mówiłem, czy się opłacało, czy warto było. Pewnie, że się opłacało, pewnie, że warto było. Parę groszy wpadło do kieszeni. Nie jest najgorzej. Nie jest, jest gorzej. Znaczy gorzej, no jest nieco gorzej. Przysiądę sobie i wam opowiem. Jest nieco gorzej niż poprzednio, niż w zeszłym miesiącu. W zeszłym miesiącu było lepiej z racji na to, że w zeszłym miesiącu pchli targ wypadał jednocześnie z niedzielą handlową. Więc tych kupujących było naprawdę wielu. Wiele ludzi tam spacerowało, przechodziło sobie, bo wkoło pełno sklepików, jakichś tam butików czy innych pierdolników i było po prostu więcej ludzi. Dzisiaj było naprawdę, naprawdę mało ludzi kupujących i dużo mniej handlujących. Nie wiem, co na to wpłynęło. Być może Dzień Matki, gdzie pozdrawiam wszystkie matki, a w szczególności moją mamusię kochaną. Pozdrawiam mamusiu. Co jeszcze mogło na to wpłynąć? No nie wiem. Ludzi przyszedł jakiś alert RCB na temat burz. Może to wystraszyło ludzi. No nie wiem. Ja sobie w różne sposoby tłumaczę. Fajnie było. Naprawdę fajnie było. No sorry, przepraszam za brak jakiegokolwiek, chociaż jednego ujęcia z miejsca, w którym byłem. Było ogrom rzeczy, które bym mógł wam pokazać, ale ja nie mogłem za bardzo odejść od, jakby to powiedzieć, od swojego złomowego straganu. Co chwilę ktoś tam podszedł porozmawiać. Przyszło, kurczę, pięciu widzów, którzy mnie oglądają. Pozdrawiam serdecznie, nie wymienię każdego osobno z imienia, bo nie pamiętam, no sorry, przepraszam. Pamięć jest dobra, ale ulotna. Wiecie panowie, o kogo chodzi. Jeszcze raz pozdrowionka dla wszystkich. Fajnie, dziękuję bardzo za odwiedziny. Celowo to pokazuję, bo dostałem od jednego z widzów taki fajny woreczek styków do przerobienia. Trudny temat, powiem wam, z niektórymi jest trudny temat, aczkolwiek ja stary byga, jakby to powiedzieć, sreberkowy mam sposób na każde styki. Niektórych się niby nie da odpalić, to trzeba z nimi zrobić co innego. Wybić, wyłuskać, wydrapać, to za chwilę wam powiem, które jak. No tak jak ten, to na przykład wiadomo, że to do wybicia, czy ten też jest do wybicia. Ja już tu sobie na kilku zrobiłem próbę i mam, zobaczcie, mam różne jakieś tam kuleczki, jakieś tam niektóre fajne, aczkolwiek nie wiem, czy to do końca będzie sreberkowe z tego styka. Wygląda na srebrny, ale to sobie kupię sobie odczyny do sprawdzania, sobie sprawdzę. Tu są takie, jakby to powiedzieć, na stali. Na nie jest bardzo prosty sposób. Nie zademonstruję, bo trzymam telefon w ręku. Wystarczy, to jest ten sam styk, wystarczy złapać w tym miejscu jednymi obcęgami, drugimi obcęgami złapać, jakby to powiedzieć, złapać za łepek, chociaż łapać obcęgami za łepek to może boleć, nie próbujcie tego w domu. Drugimi łapiemy centralnie zagłówkę, dobra, za łepek, przekręcamy i ten styk, no jest trochę skrzywiony, tam wtedy
od obcęgów, ale odpada sam, nie trzeba tego grzać, trochę dłuższy proces niż grzanie, ale da się jak najbardziej. Jest tu kilka do odpalenia, mówię kilka do wybicia, oczywiście ja sobie z tym poradzę, to przerobię osobno, bo jakby to powiedzieć, że nie tam, że obiecałem, ale pokażę koledze, ile tutaj było sreberka gotowego, takiego sreberka technicznego. Także ten materiał sobie tam któregoś dnia przerobię i po prostu o tym wspomnę w którymś odcinku. No i co, wracając dalej do targu, ale może się przejdę, sprzedało się bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, na których, tak szczerze mówiąc, no liczyłem na to, że się sprzedadzą, aczkolwiek nie spodziewałem się, że po drugim wypadzie pozbędę się kilku, znaczy nie, że pozbędę, bo to może dziwnie brzmi, że komuś cisnąłem jakiś bubel czy coś. Broń Boże, każdy kupujący widzi, co kupuje, tylko po prostu może nie liczyłem na to, że się sprzeda tak szybko. Ja sprzedawałem naprawdę różne dziwne rzeczy i sprzedałem właśnie różne dziwne rzeczy. Poszło sporo drobnych narzędzi. Poszło? Jakaś taka apteczka stara, zardzewiała, samochodowa. No mówię, różne różności. I to tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego, co poszło. Poszły o tamte dwie lampki od kolegi, co ja dostałem z paczki. Coś tam jeszcze, dokładnie nie pamiętam. O pieniądzach nie będę mówił, ile zarobiłem. Jestem zadowolony, opłacało się pod tym względem. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, mniej niż poprzednim razem, aczkolwiek to jest mój drugi wypad, ale to, czego się dowiedziałem, no popatrzmy, to, czego się dowiedziałem, z kim porozmawiałem sobie, to działa oczywiście jak najbardziej na plus dla mnie. Dowiedziałem się, że na przykład w Iławie w każdą ostatnią sobotę miesiąca jest coś takiego jak u nas, czyli tak cyklicznie. Dowiedziałem się, że będzie niedaleko mnie, czyli w takiej małej miejscowości. Też się zaczną pchletargi takie bodajże dwa razy w miesiącu. To kto wie, czy ja po prostu nie będę częstszym bywalcem w innych różnych miejscach. Nie będę musiał jeździć daleko, bo miałem w planie może Toruń, może Włocławek, gdzieś, ale nie chciałem jeździć właśnie dalej, żeby tutaj nie zrywać sobie północy i później pół dnia na powrót do domu i rozpakowanie i to wszystko. Mimo to, że ja tu mam bardzo blisko, bo ja samochodem, jakby dobrze się rozpędził, by rzucił kamieniem, może na trzy razy by dorzucił. Mam dosłownie dwie minutki drogi, ale mimo to pogoda taka, jaka jest. Dzisiaj jest tam 29 stopni w cieniu u nas. Strasznie jest wymęczająca, wyczerpująca, mimo iż się nic nie robi, niby się nic nie robi, tylko siedzi, stoi i rozmawia, ale mimo wszystko to jest bardzo męczące i wykańczające. No, jestem po prostu zmęczony gorzej jak po powrocie z pracy. Słońce tak działa, chociaż ja też pracuję na słońcu, ale cały dzień siedzenie, ja wolę coś robić niż siedzieć. I to tyle w temacie. No przepraszam raz jeszcze za brak jakiegokolwiek ujęcia, pokazania, no czegokolwiek. Z tej racji mówię, iż ja nie byłem, nie byłem z kimś, czyli byłem sam. Muszę zabrać moją kochaną małżonkę, chociaż po prostu do towarzystwa, do posiedzenia, żebym ja mógł chociaż skoczyć się, kurczę, mać odlać, nie? Bo to jest też ciężkie, jak się jest samemu, no ciężko jest zostawić towar, wiadomo, ludzie mają, że nie wszyscy, ja nie posądzę nikogo, ale są i tacy, co mają, wiecie, jak to się mówi, lepkie ręce, a magnes w ręce, dotknie się, przyklei i pójdzie, nie? No, chociaż tam sprzedający pilnują sobie nawzajem, ale no wiecie, rozumiecie, o co chodzi. Także przyszły miesiąc myślę, że pojadę z kimś i będę mógł wam pokazać więcej, bo były takie piękne rzeczy. Ja już tam na koniec, jak się spakowałem, w zasadzie jak już byłem częściowo spakowany, zajrzałem tam chociaż do sąsiadów, na militarkę, na piękne kłódki, jaka była piękna kłódka.
XVII wieku, XVII wiek, 800 czy 750 zł pan za nią wołał, ale naprawdę piękne cudo, piękne cudo. No, żałuję, że nie mogę wam pokazać. Tyle w temacie. Mam nadzieję, że ktoś mnie chociażby słuchał, bo pokazać nie było co. Musiałem się wygadać na wieczór, bo to już mamy prawie że wieczór. Także tyle w temacie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że jutro widzimy się po jakimś złom obraniu. Do następnego. Hejo.